Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni smakowitej. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować bigos z cukinii. Jeden w wersji tylko warzywnej, drugi w wersji mięsnej z dodatkiem kiełbaski. Mam nadzieję, że bigos ten Wam posmakuje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak go zrobiłam, zapraszam Was do oglądania filmiku. Do mojego bigosu zużyję mały pęczek koperku. Tutaj mam 6 małych pomidorków. Możecie użyć 3 duże. 2 marchewki. 1 duża cebula. 2 papryki. W moim przypadku jest to żółta i czerwona. Gwiazda naszej potrawy. Cukinia. Tutaj mam 2 spore cukinie. Kilka pieczarek. 4 ząbki czosnku. Bigos możecie zrobić kompletnie wegetariański, bez dodawania mięsa. Ja jednak dodam kiełbaskę. Mój mąż nie lubi bezmięsnych potraw, a za to bardzo lubi polską kiełbasę, więc ona zagości dzisiaj w mojej potrawie. Bigos doprawię pieprzem i solą do smaku. Dodam trochę słodkiej papryki, trochę wędzonej papryki, 3 ziele angielskie, listek laurowy, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, odrobinę mieszanki ziołowej włoskiej i opcjonalnie, dla tych co lubią, odrobinkę pieprzu kajeńskiego. Potrzebować będziemy również olej do smażenia. Rozpocznę od przygotowania moich składników. Cebulę, marchewkę oraz czosnek obiorę. Pieczarki, cukinie, pomidory i paprykę tylko umyję. Oczywiście, jeżeli wolicie cukinię obraną, jak najbardziej możecie ją obrać. Mi skórka z cukinii nie przeszkadza, bardzo ją lubię. No i oczywiście w skórce jest zawsze najwięcej witamin. Paprykę również wydrążę z pestek. Cebulkę pokroję w piórka. W garnku rozgrzeję odrobinę oleju. Na rozgrzany olej wrzucam cebulkę i lekko ją zeszklę. W międzyczasie pokroję marchewkę w pół talarki. A paprykę w kostkę. Do zeszklonej cebulki wrzucam marchewkę. I chwilkę podduszę ją razem z cebulą. Okay, marchewka trochę nam zmiękła. Dodam teraz do niej paprykę. Robi nam się pięknie i kolorowo w garnku. I dalej będę dusić moje warzywa. W międzyczasie przygotuję sobie resztę składników. Cukinię odcięłam te oto końcówki, a teraz moją cukinię zetrę na tarce o dużych oczkach. Zostały mi jeszcze pomidory, pieczarki i czosnek, które pokroję drobniutko, pieczarki w kostkę, a pomidory w takie większe kawałki.
podsmażonych warzyw dodaję teraz pieczarki, czosnek, pomidory, chwileczkę jeszcze wszystko razem ze sobą podduszę i na koniec dodam cukinię. Ok, czas na cukinię. Całość teraz przykryję i podduszę jeszcze jakieś 5 minut. Na osobnej patelni na tłuszczu podsmażę teraz pokrojoną w pół plasterki kiełbaskę. Ja swój bigos podzielę na dwie części. Jedna będzie tylko warzywna, druga z kiełbasą. Jeżeli zdecydujecie się zrobić ten bigos z cukinii mięsny, kiełbaskę możecie już na początku wrzucić do garnka razem z cebulą i dusić ją z warzywami. Ponieważ ja swój bigos podzielę na dwie części, tą warzywną i mięsną, więc kiełbasę smażę osobno i dodam ją pod koniec. Ok, czas na przyprawy. Wrzucam listek laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz, słodką i wędzoną paprykę. Dodaję mieszanki włoskiej. Odrobinę pieprzu kajeńskiego. Dodaję również koncentrat pomidorowy. Całość wymieszam, przykryję i dusić będę jeszcze przez następne 10 do 15 minut. Podczas gotowania nie zapominajcie oczywiście o mieszaniu bigosu. Bardzo łatwo się przypala. Pod sam koniec gotowania bigos próbujemy. Ewentualnie doprawiamy do smaku i dodajemy jeszcze posiekany koperek. I bigos jest gotowy. Do tej mięsnej części bigosu dodaję usmażoną kiełbaskę. Po dodaniu kiełbasy możecie bigos jeszcze chwilkę podgotować albo od razu go podawać. W wersji bezmięsnej bigos ten możecie zawykować na zimę w słoikach. Taki bigosik ze słoiczka będzie wspaniałym wspomnieniem lata. Mam nadzieję, że przepis ten Wam się spodobał i z niego skorzystacie. Jeżeli tak, to jak zwykle proszę Was, dajcie kciuka w górę. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.